Dobry wieczór. Minęła właśnie 20. Witam Państwa, z tej strony Grzegorz Pułkotycki, dyrektor inwestycyjny w Starfunds. Zapraszam do udziału w naszym comiesięcznym webinarze inwestycyjnym. W tym miesiącu w naszych portfelach modelowych nie dokonywaliśmy żadnych korekt. Na rynkach panuje dość spokojna atmosfera, stąd dziś tematem przewodnim będzie może trochę mniej bieżące z rynkowej perspektywy zagadnienie, ale z pewnością istotne, biorąc pod uwagę strategię budowy portfela inwestycyjnego. A mianowicie dziś chciałbym poruszyć wątek możliwości inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Bezpośrednim powodem jest anonsowane już wcześniej pojawienie się w ofercie Starfunds funduszy pierwszego zagranicznego towarzystwa. Tym towarzystwem jest Franklin Templeton i o tym dziś sobie szerzej porozmawiamy. Oprócz tego zagadnienia nie zabraknie naszych stałych punktów, czyli omówienia bieżącego otoczenia rynkowego, wyników inwestycyjnych naszych portfeli modelowych oraz sesji pytań i odpowiedzi, na którą możecie już Państwo zadawać pytania. Można to zrobić w okienku czata. Ja po tej swojej części, która potrwa około 30 minut, będę się do nich wszystkich odnosił. Podsumowując agendę dzisiejszego webinaru, to na początek przegląd rynkowy, następnie możliwości inwestycyjne na rynkach zagranicznych, następnie omówienie wyników inwestycyjnych portfeli modelowych i tradycyjnie sesja pytań i odpowiedzi. OK, przechodząc do koniunktury na rynkach finansowych, tak jak zwykle zacznę od rynków akcyjnych. W zasadzie jakbyśmy mieli opowiedzieć, co tu się w ostatnich tygodniach, a można nawet powiedzieć od początku roku dzieje, no to jest taka bardzo sprzyjające środowisko do tego, aby osiągać dobre, zadowalające, ponadprzeciętne stopy zwrotu. Tak sytuację diagnozowaliśmy w ubiegłym miesiącu, tak sytuację diagnozujemy i opisujemy teraz. Sporo się ostatnio na rynkach dzieje. Z całą pewnością swoją siłą zadziwiają giełdy państw rozwiniętych, no bo można powiedzieć, że tak jak to widać na wykresie, te linie czerwona i pomarańczowa, one w zasadzie idą równo, idą łeb w łeb, ale to, co jest ciekawe, to to, że one w zasadzie idą z dynamiką podobną, jak szły w czwartym kwartale ubiegłego roku, przy czym wtedy mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtownym spadkiem, a teraz z nie mniej dynamicznym odreagowaniem. No i tutaj ciśnie się na usta pytanie, czy inwestor, który ma bardzo pasywne podejście do inwestowania, który obserwuje rynki z doskoku, to czy gdyby wyłączył monitor gdzieś w okolicach przełomu trzeciego i czwartego kwartału, po czym włączyłby notowania w dniu dzisiejszym, no to można powiedzieć, że w gruncie rzeczy nie zaobserwowałby żadnej zmiany, bo dziś indeksy rynków rozwiniętych, reprezentowane właśnie tutaj przez ten indeks czerwony MSCI World, czy rynek europejski, Stoxx Europe 600, one są na tym samym praktycznie poziomie. Oczywiście to nie jest tak, że nic nie wydarzyło, bo cała ta panika z czwartego kwartału miała w jakimś tam stopniu zasadnienie przynajmniej w warstwie takiej sentymentu rynkowego, to na pewno, bo na pewne rzeczy inwestorzy zaczęli patrzeć przez mniej różowe okulary. Na pewno tego powodem było obawy o wzrost gospodarczy, a wręcz panika przed rychłą recesją. Okazuje się, że tej recesji w dalszym ciągu nie ma. Tutaj jakkolwiek my, jak i
Wszyscy uczestnicy rynku jesteśmy słabi w przewidywaniu przyszłości i tutaj absolutnie nie jest to jakaś ułomność, bo nikt tej przyszłości nie zna. Sztuką jest się do tego przyznać, natomiast wydaje się, że warto koncentrować się, koncentrować wysiłki na tym, aby zdiagnozować w prawidłowy sposób, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego i w jakiej fazie trendów na poszczególnych klasach aktywów się znajdujemy. Dlatego ani jakoś przesadnie nie panikowaliśmy w tym czwartym kwartale i tutaj też na przyszłość zalecamy, aby wszelkie nawet gwałtowne zmiany na rynkach finansowych odbierać przy możliwie jak najmniejszym ładunku emocji i próbować to w jakiś sposób racjonalny sobie tłumaczyć. Tak z drugiej strony teraz nie jesteśmy jakoś bardzo mocno przekonani co do tego, że ten ogromny optymizm, jaki zapanował na rynkach, może bardziej w odniesieniu do tego optymizmu na rynkach zagranicznych, bo jego w Polsce akurat za dużo to nie widać, to nie jesteśmy przekonani co do tego, że on jest jakimś takim wyznacznikiem właściwym tego, co się może wydarzyć w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Natomiast tak jak mówię, jest to pewnego rodzaju nasze przypuszczenie. Według nas wcale te dane makroekonomiczne nie wyglądają tak dobrze, jak wyglądają indeksy rynków rozwiniętych. Być może nie mamy racji, natomiast uważamy, że w chwili obecnej tak spozycjonowane portfele, jak są od ostatnich tych marcowych zmian, one, to co jest pewne, to nie przysporzą jakichś poważniejszych strat, gdyby jednak zmaterializował się ten negatywny scenariusz i gdyby rynki z powrotem zaczęły spadać, a w sytuacji, gdyby nie spadały, i ta dysproporcja, ten rozdźwięk między tą realną gospodarką i danymi, które póki co z niej napływają, a rynkami finansowymi miałby się dalej rozwierać, to po prostu te portfele zarobią, ale zarobią trochę mniej. Tu warto jeszcze dodać, że z perspektywy 12 miesięcy, tak jak tutaj, a prawie 13 miesięcy, tak jak tutaj na tym wykresie Państwo widzą, to można powiedzieć, że te takie cztery kluczowe indeksy, na które zwracamy uwagę, czyli rynki rozwinięte, rynki ze strefy euro, polski rynek akcji oraz rynki wschodzące, no zachowywały się na przestrzeni tych 13 miesięcy różnie, natomiast trzy z tych rynków, poza rynkami wschodzącymi, w zasadzie kończą ten okres, że tak powiem, na podobnej stopie zwrotu. W międzyczasie oczywiście tam były duże rozbieżności, paradoksalnie rynek polski zachowywał się relatywnie najbardziej stabilnie w stosunku do giełd rozwiniętych, natomiast dużo słabiej radziły sobie w tym momencie rynki wschodzące. To jeżeli chodzi o rynki akcji, kiedy przejdziemy do tego, co się działo na surowcach i na kluczowej walucie świata, czyli na dolarze, no to można powiedzieć, że tutaj znowu z tych kilku wykresów przebijają się dwa, które tak naprawdę w jakiś zauważalny sposób charakteryzują się wyraźnymi ruchami i określoną podwyższoną zmiennością. Na pewno jest to ta czarna linia, to są notowania ropy naftowej. Ropa naftowa, która przeceniła się o prawie 50% na przestrzeni między przełomem trzeciego i czwartego kwartału ubiegłego roku, a dołkiem w okolicach połowy grudnia, po czym od tego dołka do chwili obecnej wzrosła o prawie 70%. No, to są bardzo spektakularne ruchy cenowe i to też pokazuje, że na rynku surowcowym no, bywają takie klasy surowców, które zachowują się bardzo stabilnie, tak jak chociażby metale przemysłowe, czy w ostatnim czasie metale szlachetne, ale z drugiej strony znajdują się takie klasy aktywów, na których no, mamy do czynienia z istnym szaleństwem, zmienność jest tutaj przeogromna i ropa naftowa jest tego najlepszym przykładem.
No i dolar, który wydawać się mogło no jeszcze niedawno, że powinien słabnąć, świadczyło o tym zarówno pogorszenie się danych makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. W dalszym ciągu większość tych danych raczej należy traktować jako dane poniżej oczekiwań. Tego dowodem jest chociażby bardzo niski poziom wskaźnika, tak zwanego wskaźnika niespodzianek ekonomicznych, który jest obliczany przez Citibank. To jest takie proste zestawienie wskaźników, ich bieżących wartości w odniesieniu do wartości, które były oczekiwane przez rynek. Im bardziej te odchylenia są w dół, tym wartość wskaźnika niższa, czyli jego obecna niska wartość świadczy o tym, że większość tych danych makroekonomicznych była poniżej rynkowego konsensusu. Po drugie, mamy do czynienia z wyraźnie niższymi rentownościami obligacji skarbowych amerykańskich, co jest też czynnikiem, który powoduje, że apetyt na dolara teoretycznie powinien być niższy. No i po trzecie, mamy sytuację związaną z deficytem zarówno budżetowym, jak i deficytem handlowym w Stanach Zjednoczonych. Są czynniki też, które w długim terminie oddziałują bardzo silnie na poziom waluty danego kraju. Te czynniki, te wartości tych deficytów nie sprzyjają dolarowi, mimo tego dolar w ostatnich tygodniach silnie skorygował te wcześniejsze spadki i urósł do poziomów najwyższych w całym tym 13-miesięcznym okresie, który tutaj widzicie Państwo na wykresie. Jakie to ma implikacje? No z pewnością przekłada się to na pogorszenie notowań bardzo silnie uzależnionych od dolara niektórych surowców i tutaj wprost przekłada się to na złoto. Silny dolar nie sprzyja również notowaniom aktywów z rynków wschodzących. Akurat ten wyskok dolara jakoś istotnie nie zaburzył koniunktury na rynkach wschodzących, natomiast można byłoby sobie wyobrazić, że gdyby nie ten silny dolar, to co się dzieje dziś na rynkach wschodzących, czyli powiedzmy pełzające wzrosty albo co najwyżej stabilizacja, no przerodziłaby się w silną hossę po prostu, gdyby nie ten silny dolar. Więc powoli przejdźmy do dłużnych klas aktywów, aby ocenić, jak tutaj ta sytuacja wygląda. Na początek te aktywa najbezpieczniejsze, czyli tutaj te emitowane obligacje przez Skarb Państwa, przez rząd amerykański, amerykańskie treasuries. Tu widzicie Państwo, że po tej takiej fali spadkowej, która została zainicjowana w okolicach października, listopada ubiegłego roku, mieliśmy do czynienia z wybiciem kolejnych dołków rentowności. Tu jest o tyle ciekawe, że pomiędzy tym szczytem, który miał miejsce na poziomie około 3,25 za obligację 10-letnią, rentowności spadły przejściowo do 2,40. To jest ogromny, prawie 1-procentowy spadek na rentownościach. To jest, no można powiedzieć, i trzeba to ocenić jako spektakularny spadek. To się przełożyło oczywiście na wzrosty cen. Pamiętajcie Państwo, że tutaj spadek rentowności przekłada się na wzrost cen. W ostatnich tygodniach mamy lekkie odreagowanie tej tendencji. Te rentowności amerykańskich dziesięciolatek troszkę wzrosły. Jak to się ma na innych rynkach? Ta tendencja jest podobna na innych rynkach, tych tak zwanych bazowych, czyli tych emitentów, tych obligacji, na które są powiedzmy takim kierunkowym przewodnikiem dla innych podobnych klas aktywów, czyli to są właśnie te obligacje krajów, które mają największą wiarygodność kredytową, tak jak to po tamtej stronie oceanu jest to rząd amerykański, tak tutaj w Europie tą taką obligacją o najwyższej wiarygodności kredytowej jest obligacja niemiecka, czyli niemiecki Bund. I zwróćcie Państwo uwagę, że ta tendencja jest podobna, przy czym o ile w Stanach Zjednoczonych dołki rentowności wypadły parę tygodni temu na poziomie 2,40,
Tak w przypadku niemieckiej dziesięciolatki wróciliśmy ponownie do sytuacji sprzed kilku lat, czyli do poziomu ujemnych rentowności. Czyli wracamy znowu do tego nie do końca normalnego, nie do końca normalnej sytuacji, gdzie za powierzenie kapitału rządowi niemieckiemu musimy jeszcze dopłacić. Czyli mamy rentowności niemieckich obligacji na poziomie w tej chwili mniej więcej minus 80 punktów bazowych. Pozostajemy w Europie i tutaj obserwujemy, co się dzieje na polskich papierach dłużnych. W zasadzie można powiedzieć, że tutaj jest stabilizacja notowań. Do pewnego momentu podążaliśmy za tym trendem na rynkach bazowych, natomiast tutaj mniej więcej środek pierwszego kwartału to był ten moment ogłoszenia tej tak zwanej piątki Kaczyńskiego, co w krótkim takim horyzoncie czasowym wywołało negatywną reakcję na polskim rynku długu. Wiadomo, w pierwszej kolejności rynek odebrał to jako ryzyko zachwiania stabilności finansów publicznych w przyszłości z racji tego, że ta strona wydatkowa miała zostać dosyć poważnie obciążona tymi obietnicami. Natomiast z drugiej strony mieliśmy do czynienia, no jednak mimo wszystko, z tymi prognozami trochę mniej dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak to miało miejsce w ubiegłych latach, ale z drugiej strony kolejne tygodnie przyniosły pewnego rodzaju rewizję tych poglądów, ponieważ przede wszystkim ten wzrost gospodarczy powinien się również w roku 2019 utrzymywać na niewiele niższym poziomie niż w roku 2018, a z drugiej strony przynajmniej w planach rządu widać takie dość solidne i wiarygodne pozycje w takim wieloletnim planie budżetowym, które mają jednak wspierać tą stronę dochodową, także widać, że te wydatki, które zostały zaplanowane, niektóre jednorazowe, jako typowe takie przedwyborcze obietnice, niektóre jako sztywne wydatki, które już w tym budżecie będą na trwałe zaplanowane, niekoniecznie muszą się wiązać ze zwiększeniem potrzeb pożyczkowych czy też wzrostem deficytu. Tak więc stąd brak kontynuacji tego osłabienia na polskim długu i jesteśmy w zasadzie dość konstruktywnie, żeby nie powiedzieć wprost, umiarkowanie pozytywnie nastawieni do tego, co się tutaj będzie działo na tym rynku obligacji, stąd też jakby potwierdzamy i utrzymujemy te pozycje, szczególnie w tych portfelach konserwatywnych, ale i też w celu ograniczania ryzyka na rynkach akcji w portfelach o tym wyższym profilu ryzyka utrzymujemy tą alokację w fundusze, które inwestują na rynku obligacji skarbowych w Polsce. Pozostając w Europie, jeszcze rzut oka na to, co się dzieje na rynku włoskim. To jak Państwo pamiętacie, patrzymy na ten rynek z uwagą, bo jest to rynek, który z którego, jeżeli coś złego miałoby się w Europie wydarzyć, to jest to miejsce, na które trzeba patrzeć, skąd może przyjść coś ewentualnie złego. No wiemy, że Włochy to jest jedna z największych gospodarek strefy euro, to po pierwsze. Po drugie, niestety gospodarka, która charakteryzuje się bardzo wysokim zadłużeniem, dużym deficytem budżetowym, no nie do końca przekonującym rynki finansowe rządem, który no chyba nie jest w stanie wyprowadzić tej gospodarki na ścieżkę szybszego tempa wzrostu gospodarczego, które by zdejmowało jakoś w znaczący sposób to ryzyko kredytowe tego kraju. Więc ewentualny odwrót inwestorów od Włoch mógłby się przełożyć na większe problemy innych krajów strefy euro,
No i też wiele problemów w ogóle sektora bankowego w strefie euro i prawdopodobnie również na świecie. Także póki co, jeżeli chodzi o obligacje włoskie, to te takie najgorsze, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, to chyba za nami. Te rentowności wyraźnie ustabilizowały się poniżej tych niebezpiecznych poziomów, typu tam 3,5 czy 4% za rentowność 10-latek. No niemniej jednak, tak jak mówiłem wcześniej, jest to z pewnością obszar, który trzeba pilnie monitorować. Przechodząc teraz na inne segmenty długu, obligacje korporacyjne, tutaj patrzymy przez pryzmat premii za ryzyko, czyli tak zwanej różnicy spreadu między obligacjami korporacyjnymi a obligacjami skarbowymi. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten spread, ta różnica, ona sukcesywnie spada. Ona już doszła z powrotem do poziomów, jakie widzieliśmy w ubiegłym roku, czy nawet w dłuższej perspektywie czasowej. No, my nie jesteśmy już tak optymistycznie nastawieni do tego, co obserwowaliśmy, czy to w tym punkcie, czy w tym punkcie, gdzie wtedy rynek, powiedzmy, nosił znamiona paniki inwestycyjnej. Trzeba oczywiście przyznać, że gospodarka amerykańska absolutnie nie znajduje się w recesji, ani też nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że ta recesja wystąpi za chwilę. Odsetek bankructw emitentów jest na bardzo niskim poziomie, czyli można powiedzieć, sytuacja jest dość zdrowa. Natomiast premia za ryzyko jest już na tyle niskim poziomie, że wydaje się, że warto poczekać na jakieś bardziej sprzyjające okoliczności, kiedy ta premia za ryzyko znowu się podniesie do jakichś poziomów, przy których warto będzie podjąć ryzyko powrotu na ten rynek. Jeżeli chodzi o obligacje z rynków wschodzących, tutaj mimo tego umocnienia dolara obligacje z rynków wschodzących radzą sobie bardzo dobrze. Wydaje nam się, że jest to efekt tego, iż o ile spowolnienie gospodarcze, jakie obserwujemy w skali całego świata, ono głównie się koncentruje w tych gospodarkach rozwiniętych. To, co obserwujemy w gospodarkach wschodzących, czy to w największej gospodarce wschodzącej, czy to w Chinach, bardzo duży impuls fiskalny i monetarny, jaki został zaimplementowany tej gospodarce, czy to w czwartym kwartale, czy też w pierwszym kwartale, powoduje, że tamte wskaźniki wyprzedzające pokazują, że coś tam się zaczyna poprawiać. Z drugiej strony mamy takie gospodarki jak chociażby Indie, a szczególnie Brazylia, która zupełnie w innej fazie cyklu się teraz znajduje i tak jak powiedzmy większość tych gospodarek rozwiniętych spowalnia, tak na przykład w Brazylii kryzys był w ubiegłym roku, a teraz to powoli zaczyna się właśnie rozpędzać i jakby wracać na taką trajektorię wznoszącą. Być może właśnie z tego powodu ten kapitał płynie do rynków wschodzących mimo mocnego dolara. Widać tam, te fundamenty są zauważane jako te lepiej rokujące. Oczywiście tu trzeba też mieć na uwadze pewien relatywizm zachować, bo oczywiście czy to obligacje korporacyjne, szczególnie tych emitentów najbardziej ryzykownych, te tak zwane obligacje wysokodochodowe, czy rynki wschodzące, to jest jedynie pewien wycinek, niewielki wycinek całego spektrum ogromnego obligacji na całym świecie. Natomiast my w tych zwariowanych czasach, kiedy tak naprawdę kilka trylionów dolarów obligacji jest notowanych z ujemnymi rentownościami, no to jednak logika podpowiada, aby szukać tych emitentów, którzy z jednej strony są fundamentalnie zdrowi, a z drugiej strony płacą konkretne dodatnie odsetki od swoich obligacji. Tak jest na przykład na rynkach wschodzących, gdzie te kupony, te rentowności obligacji
sięgają nawet bardzo przyzwoitych emitentów, sięgają 5-6% w dolarze. Podobnie jest to z tymi obligacjami wysokodochodowymi, aczkolwiek tutaj już, tak jak mówiłem wcześniej, uważamy, że troszkę ta premia za ryzyko jest w chwili obecnej za niska. Dobrze, to teraz możemy przejść powoli do tego naszego kluczowego tematu dzisiejszego spotkania, czyli możliwości inwestycyjne na rynkach zagranicznych przez pryzmat funduszy inwestycyjnych. Tak, gwoli wprowadzenia, żeby uporządkować to zagadnienie, postanowiłem zaprezentować Państwu, jak my do tych inwestycji podchodzimy w takim uporządkowaniu, jak fundusze inwestują na tych rynkach zagranicznych. Z perspektywy oferty poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, czy z perspektywy oferty dystrybutorów, takich jak Star Funds, którzy posiadają kilkaset tych funduszy w swojej ofercie, w zasadzie trudno się w tej ofercie odnaleźć i jakby tak na szybko wyłapać tą różnicę polegającą na tym, czym te poszczególne fundusze się tak naprawdę różnią. Otóż no różnią się i to zasadniczo. Gdybyśmy patrzyli na to z perspektywy tego, co w środku w tych funduszach się znajduje, to zaproponowałbym taki podział z perspektywy właśnie, w co zarządzający danym funduszem konkretnie inwestuje, co w jego portfelu się znajduje. Dlatego podzieliłem te inwestycje funduszowe na rynkach zagranicznych na takie dwie kategorie. To będą inwestycje pośrednie i inwestycje bezpośrednie. Czym są inwestycje pośrednie? Inwestycje pośrednie to są takie fundusze, które w swoich portfelach mają inne fundusze. Co ciekawe, ci z Państwa, którzy jakby tego nie wiedzieli, to gdybyśmy patrzyli na kategorie funduszy i skoncentrowali się na funduszach rynków zagranicznych, czy to akcji rynków zagranicznych, czy to obligacji rynków zagranicznych, czy nawet fundusze mieszane, czyli takie akcyjno-obligacyjne rynków zagranicznych, to gwarantuję Państwu, że spośród pewnie, no na pewno więcej niż 100, a pewnie bliżej 200 funduszy tych aktywów zagranicznych, jakie są dostępne w Polsce, to większość wcale przez swoich zarządzających tutaj w Polsce nie inwestuje w akcje zagraniczne czy w obligacje zagraniczne, tylko inwestuje, dobiera do portfeli inne fundusze, które to dopiero inwestują w te aktywa już bezpośrednio. Czyli innymi słowy, większość tych polskich rozwiązań dostępnych tutaj u nas to są inwestycje właśnie fundusze, które wybierają inne wehikuły inwestycyjne do tego, żeby zbudować alokacje na konkretnych rynkach zagranicznych. Być może Państwo pamiętacie jeszcze do niedawna w portfelach modelowych ekspozycję na rynek amerykański budowaliśmy przez taki fundusz MetLife Akcji Amerykańskich. To jest przykład właśnie funduszu, który w swoim portfelu ma bardzo starannie wyselekcjonowane fundusze zagranicznych asset managerów, czyli zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które tworzą pewien zdywersyfikowany portfel realizujący konkretną strategię inwestycyjną. I teraz przechodzimy do jakby kolejnego podziału, jak te inwestycje pośrednie dalej się dzielą. Czyli to są właśnie fundusze, które w swoim portfelu posiadają kilka, 2, 3, 5, czasami 7, 8 albo i więcej funduszy tych pierwotnych, tych bazowych, które realizują strategię na konkretnym rynku zagranicznym. I to są tak zwane fundusze funduszy, funds of funds. To są te fundusze, których jest najwięcej na polskim rynku, które to właśnie w sposób pośredni realizują
strategie na rynkach zagranicznych. Są również tak zwane master feedery. Master feedery to są fundusze, które inwestują w jeden konkretny fundusz zagraniczny. Najczęściej jest to fundusz, który posiada swoją polską nazwę adekwatną do tego funduszu, w jakim lokuje kapitał klientów. I co do zasady, większość tych master feederów, czyli tych jakby dostarczycieli kapitału do tego pierwotnego funduszu, ma w sobie zaszyty mechanizm zabezpieczenia ryzyka kursowego, tak aby polski klient otrzymywał stopę zwrotu adekwatną do stopy zwrotu tego funduszu bazowego zagranicznego. To jeżeli chodzi o inwestycje bezpośrednie. Natomiast jak są realizowane to jeżeli chodzi o inwestycje pośrednie, a jak są realizowane inwestycje funduszowe bezpośrednie? Otóż polski fundusz inwestycyjny, który realizuje inwestycje bezpośrednio, on nabywa na swój portfel nie jednostki innych funduszy, kilku, pięciu, ośmiu, dziesięciu, nie jednostki konkretnego funduszu, którego jest master feederem, tylko on tworzy swój własny portfel inwestycyjny poprzez zakup akcji, obligacji, czy też surowców, bądź innych klas aktywów, w zależności oczywiście od tego, jaką politykę inwestycyjną prowadzi ten fundusz, według jakiego benchmarku jest prowadzony. I teraz, żebyśmy przeszli do konkretnych przykładów i łatwiej było nam to ogarnąć właśnie z perspektywy tego, gdzie szukać poszczególnych typów funduszy, czym one się charakteryzują i zobaczyć jakieś przykłady, to jakby zebrałem te kluczowe trzy sposoby osiągania ekspozycji na rynki zagraniczne w takie trzy punkty. Jednocześnie każdy z tych punktów uzupełniając o konkretne przykłady poszczególnych funduszy. Więc zaczynając od tych master feederów, które stały się w ostatnich dwóch, trzech latach dość ciekawą formą budowania czy rozbudowywania, wzbogacania oferty przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, to tutaj warto zwrócić uwagę na, myślę, że pięć towarzystw, które mamy w swojej ofercie i które wyspecjalizowały się w oferowaniu właśnie tych funduszy inwestujących w jeden konkretny zagraniczny fundusz inwestycyjny, dodatkowo oferując zabezpieczenie walutowe, tak aby klient polski osiągał tą stopę zwrotu, która w jak największy sposób jest odzwierciedlona w porównaniu do tego funduszu bazowego. I tutaj na pewno z perspektywy szerokości tej oferty to zwracają uwagę trzy towarzystwa. Przede wszystkim Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz, które opiera swoje subfundusze, te master feedery, na kilkunastu rozwiązaniach z oferty PIMCO i Allianz Global Investors. W zasadzie oba te podmioty należą do jednej grupy kapitałowej po tym, jak Allianz Global Investors przejął kilka lat temu PIMCO, natomiast tam wyraźnie nastąpiło rozdzielenie między tymi dwoma asset managerami. PIMCO specjalizuje się w rozwiązaniach dłużnych, Allianz Global Investors to jest asset manager, który w zasadzie zarządza wszystkimi klasami aktywów. Szeroką i też ciekawą ofertę, jeżeli chodzi o master feedery, ma NNK. W tym wypadku jest to też kilkanaście funduszy, które są z kolei oparte o te pierwotne rozwiązania holenderskiego NN Investment Partners. Tu podobnie jak w tych rozwiązaniach Allianza, mamy we wszystkich tych subfunduszach zabezpieczenie ryzyka walutowego, tak więc tutaj polski inwestor, który nabywa te jednostki funduszu NN TFI, jakby nie musi się martwić o to,
w jakim stopniu rozjeżdżają się kursy między złotówką a euro, ponieważ tutaj ten hedging jest realizowany na poziomie polskiego TFI. I trzecią, też taką bardzo szeroką ofertę funduszy globalnych ma skarbiec TFI, który z kolei te swoje master feedery jakby połączył ze źródłowymi funduszami, jakimi są fundusze JP Morgana. I tutaj jakby nie chciałbym pominąć kilku ciekawych funduszy, które znajdują się w ofercie Investors TFI i Union Investment TFI. Tam jest kilka funduszy, chociażby z Investors, ten, który obecnie w portfelach Państwu zaproponowaliśmy, czyli Inwestor Ameryka Łacińska. To jest fundusz, który inwestuje jeden do jednego w jednostki tego źródłowego funduszu niemieckiego DWS. Kilka funduszy ciekawych z Union Investments, między innymi jeden z najbardziej zyskownych w ostatnich kwartałach funduszy akcyjnych, mimo bardzo jakby trudnej sytuacji na rynkach akcji, Unii Akcje Biofarma, to był jeden z ciekawszych tematów rynkowych. To jest fundusz właśnie w takim formacie Master Feedera. Jeżeli chodzi o fundusze funduszy, to tak jak wspomniałem, tutaj trudno byłoby jakby wskazywać jakąś konkretną listę, bo tych funduszy jest po prostu najwięcej. Czy to wspomniane fundusze MetLife'a, które tą ekspozycję zagraniczną realizują właśnie poprzez taki bardzo przemyślany, staranny proces doboru tych funduszy źródłowych, poprzez takie fundusze, które żonglują tymi składnikami dość aktywnie. Coraz więcej w tym polskim środowisku fund of fundsów jest funduszy takich, które inwestują nie w fundusze aktywnie zarządzane, tylko w ETF-y, czyli w pasywne formy inwestowania, które charakteryzują się tym, że one nie koncentrują się na pobiciu benchmarku, tylko charakteryzują się na obniżeniu do minimum kosztów po to, żeby odzwierciedlić w jak najbardziej idealny sposób stopę zwrotu z indeksu bazowego. I wreszcie na koniec fundusze inwestujące bezpośrednio, i tu pojawia się właśnie ten nasz nowy nabytek, czyli Franklin Templeton. Czyli tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że o ile w przypadku master feederów jest tworzona pewna struktura w Polsce po to, żeby jeden do jednego zainwestowała fundusze luksemburskie, w te fundusze źródłowe, czy to właśnie PIMCO, Allianz, NN Investment Partners, czy JP Morgan i tak dalej, i tak dalej. A my tutaj mamy bezpośrednio w Polsce ten fundusz źródłowy. Szerzej o Franklinie Templetonie na kilku slajdach za chwilę, natomiast tu chciałbym jeszcze dosłownie dwa zdania na temat towarzystw funduszy inwestycyjnych, które w Polsce zbudowały kompetencje w zakresie bezpośredniego inwestowania na rynkach zagranicznych. I spośród towarzystw funduszy inwestycyjnych, które mamy w naszej ofercie, to bym oprócz tego Franklina Templetona zwrócił uwagę na trzy towarzystwa, czyli na Investors TFI, na PKO TFI oraz na Skarbiec TFI, które już wiele lat temu podjęły taką strategiczną decyzję o tym, aby budować kompetencje w zakresie tego, aby móc skutecznie poruszać się po rynkach zagranicznych, nie poprzez inwestycje typowo takie pośrednie, czyli właśnie master feedery czy fundusze funduszy, tylko poprzez bezpośredni kontakt ze spółkami, z emitentami obligacji na rynkach zagranicznych, z tamtejszymi brokerami, którzy dostarczają rekomendacji i analiz, utrzymują kontakt z tymi spółkami, z tymi emitentami poprzez udział w konferencjach, spotkaniach na tamtych rynkach.
to wydaje się, że to jest, to są no takie wyraźnie odróżniające kompetencje, których wiele innych towarzystw skoncentrowanych na rynku polskim tylko i wyłącznie po prostu nie ma. I myślę, że to warto docenić, bo to, jak zresztą Państwo zwrócicie uwagę, na wielu tych funduszach takie długoterminowe, bardzo dobre wyniki inwestycyjne po prostu nie biorą się z przypadku. To są fundusze, które są zarządzane przez specjalistów od lat jakby obecnych na tych rynkach zagranicznych, jakby trzymających rękę na pulsie, jakby rozumiejących ideę i potrzebę bardzo daleko idącej selekcji tamtych spółek, kontaktu z tymi spółkami. No niestety takie inwestowanie stricte przez indeks, tak jak my tutaj możemy takie wyobrażenie mamy, że jeżeli tam S&P rośnie, Nasdaq rośnie, to co to za problem zainwestować po prostu w indeks i przynosić klientom zyski. No niestety tak prosto to nie jest. Tutaj w większym stopniu liczy się jednak to zaplecze analityczne i cały proces inwestycyjny właśnie polegający na doborze właściwych pozycji do portfela. Okej, ale dziś z racji tego, że pojawiły się te nowe fundusze w naszej ofercie, to chciałbym Państwa przede wszystkim zachęcić do zainteresowania się właśnie tą formą dywersyfikacji swoich portfeli właśnie poprzez uwzględnienie w nich funduszy, które realizują właśnie strategie na rynkach zagranicznych. My Państwu w portfelach modelowych jakby na bieżąco tą filozofię proponujemy. Generalnie dywersyfikacja jakby w naszym wykonaniu ma jakby dwa wymiary. Tak? To z jednej strony jest właśnie ta dywersyfikacja geograficzna, którą chociażby te fundusze Franklina Templetona oferują, bo dziś oprócz typowo skoncentrowanych na Polsce funduszach macie Państwo do dyspozycji fundusze rynków zagranicznych właśnie w tym podziale takim, jak niedawno to prezentowałem, czy te master feedery, czy fundusze, czy te, które bezpośrednio inwestują, tak jak Franklin Templeton, ale również to ograniczenie ryzyka ma wymiar poprzez dywersyfikację po klasach aktywów, tak? Czyli nawet ktoś, kto ma bardzo ryzykowny portfel, on niekoniecznie musi mieć to ryzyko skoncentrowane tylko na rynku akcji, tylko to ryzyko może być zdywersyfikowane na inne klasy aktywów, na surowce, na te bardziej ryzykowne, ale dochodowe obligacje. Także właśnie do tego zachęcamy, żeby w portfelach te pozycje nie były ze sobą jakoś bardzo silnie skorelowane, żeby tych jajek wszystkich do jednego koszyka nie wrzucać. W skrócie, czym jest Franklin Templeton? To jest, powiedzmy, dość istotny z perspektywy wartości aktywów, jakie ma pod zarządzaniem asset manager. To jest 700 miliardów dolarów. Co prawda nie jest to jakaś pierwsza liga typu tam, nie wiem, pierwsza dziesiątka, to jest 27. pozycja wśród największych asset managerów na świecie, natomiast trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie te pierwsze kilka pozycji, pierwszą dziesiątkę to zdominowały firmy, które koncentrują się na rynku ETF-ów, czyli tych inwestycji pasywnych, które w ostatnich 10-12 latach tak naprawdę zdobyły gro nowego kapitału na rynku funduszy w ogóle. Dlatego tak naprawdę gdybyśmy rozpatrywali tego Franklina Templetona z perspektywy tylko tych asset managerów, którzy zajmują się tym aktywnym zarządzaniem, a nie pasywnym, tak jak jest to w przypadku ETF-ów, to z pewnością to byłaby to już taka naprawdę bliska czołówka. To jest team 600 zarządzających w 25 krajach i takie bardzo szerokie spektrum inwestycyjne od akcji przez obligacje, strategie mieszane, inwestycje alternatywne, takie jak na przykład właśnie surowce, infrastruktura nieruchomości, hedge fundy czy nawet private equity. Natomiast jakbym miał taką wizytówkę tego Franklina Templetona wystawić, to można powiedzieć, że on jest najbardziej znany z tego, że
specjalizuje się w strategiach obligacyjnych i to jest towarzystwo, które jako jedno z pierwszych zauważyło możliwości, jakie są na rynkach wschodzących. Jakie możliwości daje inwestowanie przy wykorzystaniu funduszy Franklina Templetona? No przede wszystkim jest tam bardzo szeroka oferta funduszy, ponieważ dołączenie Franklina Templetona spowodowało, że mamy 209 nowych funduszy. To jest na pewno bardzo szeroka oferta. Jak Państwo zobaczą w platformie, to w chwili obecnej, jak wybierzecie sobie po filtrowaniu Franklina Templetona, to wyskoczy Wam tylko 18. Myśmy celowo wprowadzili do platformy na razie tylko 18 funduszy, z czego wszystkie 13, które mają zabezpieczenie walutowe do złotówki, dlatego, żeby Państwu nie tą bardzo szeroką ofertą po prostu nie namieszać. Natomiast każdy, kto jest zainteresowany jakimkolwiek funduszem, a którego w chwili obecnej nie ma w platformie, wystarczy do nas na kontakt wysłać maila z prośbą o jego zasetapowanie, gdyby ktoś chciał nabyć jednostki takiego funduszu. Z perspektywy możliwości inwestycyjnych warto zauważyć, że jest tutaj duża liczba funduszy wypłacająca dywidendy, czyli to jest korzyść szczególnie dla tych inwestorów, którzy podchodzą do inwestycji w sposób taki, rzekłbym, rentierski, tak? Czyli którzy inwestują relatywnie wysoki kapitał i nie koncentrują się na wahaniu tego kapitału z okresu na okres, z kwartału na kwartał czy z roku na rok, a bardziej koncentrują się na tym strumieniu dochodu, jaki płynie z danego funduszu. Fundusze zagraniczne, w tym właśnie Franklin Templeton, w przypadku większości strategii oferuje taką wersję dywidendową swoich funduszy, która po prostu polega na tym, że w cyklach albo miesięcznych, albo kwartalnych z góry ustalona dywidenda jest wypłacana na konto bankowe uczestnika tego funduszu. Co istotne, w przypadku funduszy Franklina Templetona trochę różni się progowa wartość wpłaty do poszczególnych funduszy. W przypadku tych tak zwanych twardych walut, czyli dolara, euro czy franka szwajcarskiego, jest to 2,5 tysiąca jednostek danej waluty. W przypadku złotówek jest to 7,5 tysiąca. To są te progi wejścia przy tych pierwszych wpłatach. Natomiast każda kolejna to jest 1000 jednostek twardej waluty albo 3000 złotówek. Tak jak już wcześniej powiedziałem, w platformie zasetapowaliśmy wszystkie strategie, które Templeton oferuje z zabezpieczeniem do złotówki. Tutaj na tym bieżącym slajdzie mogą Państwo zobaczyć, jakie to są strategie. To są strategie zarówno akcyjne, ale też trochę strategii dłużnych. I to, co jest jeszcze ciekawe, to o czym wspomniałem wcześniej, spora liczba funduszy, która oferuje jednostki wypłacające dywidendy. Większość to są jednostki, które wypłacają miesięczną dywidendę. Jeden z funduszy, który wypłaca dywidendę kwartalnie, to jest fundusz właśnie z zabezpieczeniem walutowym do złotówki. I tutaj Państwo w tej ostatniej kolumnie mogą zobaczyć, jak wygląda bieżąca średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy. Także tu w niektórych wypadkach naprawdę no, jest ona spektakularna. I na koniec, zanim przejdziemy do pytań, bo trochę czas tutaj już nas nagli, chciałem Państwu przedstawić takie trzy, można powiedzieć, flagowe strategie Templetona. Flagowe dlatego, że
Z pewnością bardzo dużo inwestorów na całym świecie zaufało temu asset managerowi, bo w przypadku pierwszej z nich, czyli w strategii Templeton Global Bond Fund, czyli to jest taki typowy fundusz dłużny inwestujący w obligacje skarbowe na całym świecie, tam jest 15 miliardów dolarów aktywów. I co ważne, dlaczego flagowy? On jest przez taką międzynarodową agencję zajmującą się ocenami funduszy inwestycyjnych na całym świecie, został jej nadany taki bardzo wysoki, prestiżowy rating silver, czyli w takiej powiedzmy trójstopniowej skali od tego ratingu brązowego przez srebrny do złotego, ten fundusz ma ten rating na poziomie srebrnym, to na ten fundusz bym chciał Państwa zwrócić uwagę. Drugim funduszem też z rynku długu to jest Templeton Global Total Return Fund. To jest fundusz z jeszcze wyższymi aktywami, tutaj jest 17 miliardów dolarów. To jest fundusz o wyższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, bo to jest fundusz, który uwzględnia również obligacje z rynków wschodzących, ale też również obligacje korporacyjne. Także on tutaj będzie miał wyższą oczekiwaną stopę zwrotu, ale wyższą zmienność. I on jest tutaj też oceniony według tego ratingu Morningstara na brąz. Co to oznacza? Te ratingi złoty, srebrny czy brązowy, to w jakby metodologii Morningstara to grono takich naprawdę najlepszych na świecie rozwiązań w danej klasie, tak? Czyli jeżeli mówimy o obligacjach skarbowych, tutaj ten fundusz, jeżeli mówimy o generalnie strategiach takich total return, czyli całkowitej stopy zwrotu na rynku długu, to fundusz właśnie Templeton Global Total Return. I na koniec jeszcze też fundusz z ratingiem brązowym, Templeton Emerging Markets Bond Fund, tak jak mówiłem, właśnie Templeton charakteryzuje się tym, specjalizuje się w inwestycjach na rynkach wschodzących, stąd właśnie też ta specjalizacja przełożyła się na fundusz, który zbudował naprawdę bardzo dużą masę aktywów, 11 miliardów dolarów i zyskał jakby uznanie też agencji Morningstar. To tyle, jeżeli chodzi o taką zajawkę, jeżeli chodzi o fundusze Templetona. To, co warto powiedzieć z perspektywy takiej operacyjnej, to to, że tak jak różnią się w porównaniu do funduszy polskich chociażby te minimalne kwoty wpłat, tak również jakby ta operacyjność zawierania transakcji jest trochę inna niż w przypadku innych funduszy, które do których macie Państwo dostęp w platformie. Jakbyście Państwo wybrali opcję kupna któregoś z funduszy Templetona po raz pierwszy, to wyskoczy Wam takie okienko informujące o tym, że ten pierwszy zakup jest możliwy poprzez doradcę Starfunds. I to odbywa się w taki sposób, że wolę zainwestowania w fundusze Templetona wyrażacie Państwo poprzez wpisanie do takiej formatki, która się pojawi po kliknięciu w przycisk kup swoich danych oraz planowanej kwoty inwestycji. Wtedy my kontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania z przedstawicielem Starfunds celem zrealizowania tego pierwszego nabycia funduszy Templetona i później zgodnie z procedurami tego towarzystwa po rozliczeniu tego pierwszego zlecenia każde kolejne jest już możliwe z poziomu platformy Starfunds. Także to w kwestiach operacyjnych na początek, jeżeli będziecie mieli Państwo bardziej konkretne pytania, to za chwilkę przejdziemy do tej sesji pytań i odpowiedzi. Jeszcze przed nią, dosłownie na chwilkę, chciałem przedstawić aktualne wyniki naszych portfeli modelowych. No tak jak mówiłem wcześniej, w ślad za tym silnym odbiciem rynkowym również odbijają te
portfele, szczególnie te z udziałem akcji w swoim składzie, czyli można powiedzieć począwszy od portfela stabilnego wzrostu, który od początku roku zyskuje 4,6%, podobnie jak portfel zbalansowany po 5,3% w tym roku portfel agresywny, a konserwatywny 1,2%, co wydaje się też po tych niecałych 4 miesiącach całkiem przyzwoitym wynikiem, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że te około 1,5% to jest średnie oprocentowanie lokaty bankowej, ale licząc w całym 12-miesięcznym okresie. Dobrze, możemy teraz przejść do pytań. Okej, okay, pierwsze pytanie. Jak odbywa się proces wypłaty dywidendy w funduszach Templetona? To znaczy, tak jak wcześniej wspomniałem, ta dywidenda cyklicznie, czyli z częstotliwością miesięczną, bądź w niektórych klasach funduszy kwartalną, jest przelewana na konto bankowe w trakcie zakupu funduszy. Dzieje się to w sposób w pełni zautomatyzowany, w zasadzie nic poza tą pierwszą czynnością, jaką jest zakup jednostek, nie trzeba wykonywać, aby tą dywidendę otrzymywać. Pojawiło się kolejne pytanie dotyczące kosztów obsługi. Jeżeli chodzi o fundusze Templetona, jakby zasadniczo nie wiąże się to z jakimkolwiek innym podejściem do kosztów inwestowania. Fundusze Templetona, tak jak i fundusze, które do tej pory były na platformie, charakteryzują się dwoma rodzajami kosztów. Z jednej strony mamy do czynienia z kosztami pobieranymi z aktywów funduszu i w tym jest tak zwana opłata za zarządzanie. Dokumenty poszczególnych funduszy wskazują na konkretne wartości procentowe tych kosztów. Warto zwrócić uwagę na to, że te koszty w przypadku funduszy tych zagranicznych, one co do zasady są trochę niższe niż opłaty za zarządzanie w przypadku funduszy polskich. Oczywiście ci z Państwa, którzy obserwują te zagadnienia na rynku polskim, to pewnie wiedzą, że od ubiegłego roku funkcjonuje rozporządzenie, które reguluje ścieżkę obniżania opłat za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych w Polsce. Te maksymalne pułapy są począwszy od roku 2019 obniżane z 3,5% o 0,5% w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Także przynajmniej na chwilę obecną na przykład fundusze akcyjne Templetona będą odrobinę
tańsze z perspektywy właśnie tej opłaty za zarządzanie niż fundusze polskie. Natomiast też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta oferta Templetona jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ tutaj istnieją takie dwa typy jednostek. Jednostki typu A, które charakteryzują się wyższą opłatą dystrybucyjną oraz niższą opłatą za zarządzanie, i jednostki typu N, które z kolei mają wyższą opłatę za zarządzanie, ale niższą opłatę dystrybucyjną. I tutaj oczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co komu się bardziej opłaca. Oczywiście ci z Państwa, którzy mają swoich doradców, to tutaj zachęcam do kontaktu z doradcami i omówienie tej kwestii podczas takiej rozmowy. To z pewnością pozwoli w sposób taki bardziej drobiazgowy tą politykę cenową funduszy Templetona poznać i zrozumieć i dokonać właściwego wyboru. Natomiast no, jako towarzystwo Templeton oferuje właśnie tutaj jakby takie dwa podejście do tej problematyki kosztów związanych właśnie z opłatą na wejściu, a później jej poziomem w trakcie trwania inwestycji. Kolejne pytanie pojawiło się, dotyczy zabezpieczenia walutowego. Jaki jest koszt obsługi zabezpieczenia walutowego? Ja myślę, że to jest pytanie, na które no, precyzyjnej odpowiedzi nie ma. Koszt obsługi zabezpieczenia walutowego mieści się w tym tak zwanym wskaźniku kosztów całkowitych, który jest jakby z perspektywy klienta już, który widzi wycenę jednostki, widzi stopę zwrotu z funduszu już po potrąceniu tego kosztu, tak? Bo to jest koszt, który jest po stronie zarządzającego, który dokonuje tego zabezpieczenia walutowego. Jakby to, na co warto zwrócić uwagę, to, iż zabezpieczenie do złotówki ma pewne konsekwencje. To znaczy, jak zwrócicie Państwo uwagę na to, iż strategie oparte o rynek europejski, czyli tam, gdzie Franklin Templeton zabezpiecza portfel swoich aktywów do aktywów w euro, to zabezpieczenie do złotówki powoduje podniesienie stopy zwrotu z racji tego, iż stopa procentowa dla złotówki w chwili obecnej to jest poziom trochę poniżej 2% w skali roku, a w przypadku euro mamy poziom 0, czy bądź nawet ujemny, czyli mamy gdzieś mniej więcej między 1,5 a 2% dochodu z tego, że dokonujemy zabezpieczenia walutowego do euro. Nieco inaczej jest w przypadku zabezpieczenia do dolara, czyli na przykład jeżeli mamy fundusz, który dokonuje zabezpieczenia do jednostki bazowej wyemitowanej w dolarze, to tam będziemy mieli koszt tego zabezpieczenia z racji tego, iż stopa procentowa w dolarze jest wyższa niż stopa procentowa w złotówkach. Jeżeli popatrzymy sobie, że krótkoterminowa stopa procentowa w dolarze to w chwili obecnej trochę powyżej 2, a dla złotówki trochę poniżej 2, to ta różnica, czyli gdzieś tam te pół, może 0,6% w skali roku, to jest ten koszt tego zabezpieczenia. Ale to jest wartość, o której możemy powiedzieć, że jest ona w pewnym stopniu obliczona tak intuicyjnie. Jest to wartość taka, powiedzmy, przybliżona. Natomiast na wprost na Pana pytanie, jaki ten koszt jest, i tutaj takiej precyzyjnej odpowiedzi nie ma. Natomiast tu może Pan być pewien, że ten koszt tego zabezpieczenia to nie jest to coś, co Pana dotyka w jakiś dodatkowy sposób ponad to, co już zostało uwzględnione w wycenie.
To może jeszcze odnoszę się tutaj do. Do kolejnego wątku w temacie zabezpieczenia, bo tutaj pan doprecyzował, że tak, ale chodzi mi o fundusze wycenione w innych walutach. Okej, no to rozumiem, że pan doprecyzował swoje pytanie i wydaje mi się, że chyba w tym tonie ja panu odpowiedziałem, tak? Czyli jakby wracając jeszcze raz, jeżeli mamy fundusz Templetona, który inwestuje w dolarowe obligacje, to jednostka zabezpieczona do złotówki będzie musiała w sobie ponieść ten ciężar tego zabezpieczenia do dolara, tak? Czyli to będzie dla tej jednostki kosztem i tak intuicyjnie będziemy oczekiwali odrobinę gorszej stopy zwrotu tej jednostki zabezpieczonej do złotówki niż tego oryginalnego funduszu dolarowego. A przeciwnie będzie w przypadku euro, gdzie jednostka wyceniana zabezpieczana do złotówki powinna mieć odrobinę lepszą stopę zwrotu niż ta oryginalna jednostka eurowa. Padło pytanie, czy w StarFund dostępne będą również produkty strukturyzowane, jeżeli chodzi zarówno o rynek krajowy, jak i zagraniczny. No na tą chwilę nie planujemy oferowania struktur. Czy parę poglądowych slajdów na to towarzystwo przedstawionych przez pana możemy otrzymać? Ja myślę, że dla osób zainteresowanych konkretną tematyką proponuję po prostu napisać do nas na kontakt maila, w którym Państwo jakby zwrócą uwagę, co by Państwa interesowało, czy te slajdy z dzisiejszego webinara, czy może jakieś doprecyzowanie kwestii związanych z typami jednostek, czy też kosztami. Zebralibyśmy te informacje i dla osób zainteresowanych bezproblemowo moglibyśmy je udostępnić. Kolejne pytanie. Odnosząc się do dzisiejszego webinaru, czy należy sprzedawać fundusze surowcowe? Może tak. Jakby jeżeli chodzi o rynek surowcowy, to takie nasze nastawienie jest takie, że patrząc z perspektywy chociażby tego takiego wyznacznika koniunktury na rynku surowcowym, jakim jest indeks CRB, to tutaj na tym slajdzie, tym bieżącym, to jest ta zielona krzywa. Powiem Państwu szczerze, że my mamy neutralne nastawienie do tego, jak się będzie taki koszyk surowców zachowywał. Tam działają bardzo różne i rozbieżne siły na poszczególne klasy surowców, i jakby trudno jest tutaj obstawić jakiś kierunek generalnie co do koszyka surowcowego. Natomiast tym, co rynek surowcowy oferuje i co można wybrać, szukając jakby wartości dla portfela, no to w naszej ocenie jest takim składnikiem portfela, który ma sens w chwili obecnej, jest złoto. Mimo tego, że powiedzmy złoto w ostatnich 2 miesiącach, 3 miesiącach podąża gdzieś tam w jakimś takim trendzie bocznym, to w dłuższej perspektywie czasowej ten nasz pomysł na złoto, on się bierze z jakby takich kilku przesłanek. No przede wszystkim pierwsza przesłanka jest taka, że z takiej perspektywy portfelowej złoto ma
relatywnie niską korelację z rynkami akcji. Można powiedzieć, że to jest taki składnik, który szczególnie w przypadku momentu zakupu takiego korzystnego, to jego oczekiwana stopa zwrotu jest bardzo wyraźnie dodatnia, natomiast ono podąża nie zawsze, a wręcz w sposób niezwiązany z rynkami akcji. Czyli jeżeli byśmy sobie założyli, że oczekujemy, że złoto będzie przynosiło 5% rocznie, ale jego zmiany są w ogóle nieskorelowane z rynkiem akcji, a często wręcz odwrotnie skorelowane z rynkiem akcji, to otrzymujemy aktywo, które wnosi nam do portfela 5%, ale de facto jeszcze obniża nam dodatkowo ryzyko, ponieważ wtedy, kiedy złoto idzie do góry, to akcje spadają, kiedy akcje rosną, to złoto spada, czyli generalnie z punktu widzenia całego portfela, zmienność portfela spada. To jakby jest pierwszy czynnik. Taki, który trochę może trudno zaprognozować, że tak w kolejnym tygodniu, miesiącu czy kwartale zadziała, ale tak historycznie to funkcjonuje. Są oczywiście na to racjonalne przesłanki, no bo złoto jako pewnego rodzaju aktywo bezpieczne, bezpieczna przystań ma trochę takich racjonalnych powodów dla tego, aby się tak zachowywało. Drugą przesłanką jest to, iż złoto nie lubi wysokich stóp procentowych. Złoto w momencie, kiedy Fed zapowiedział zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, no ma przed sobą wszelkie znamiona tego, że powinno wrócić na nie zainteresowanie. Kolejnym elementem, złoto jest aktywem, który przenosi wartość ponad tą wartość inflacji, czyli jeżeli mamy do czynienia z procesami inflacyjnymi w świecie, które są, no powiedzmy sobie, nieprzewidywalne, to w dłuższej perspektywie czasowej, no to złoto jest tym aktywem, które realnie przynosi wartość. No i po czwarte, złoto jest tą bezpieczną przystanią, która w okresie potencjalnie takiego gwałtownego wzrostu awersji do ryzyka, jak to miało miejsce chociażby w czwartym kwartale, no jest tym aktywem, które zyskuje. To dość dobrze było widać chociażby począwszy od końca wakacji w ubiegłym roku, kiedy dołek na złocie wypadł gdzieś w okolicach sierpnia. No rynki jeszcze wytrzymały około miesiąca, a złoto już w tym czasie podążało do góry. Także odpowiadając teraz tak w dużym skrócie na to pytanie, co do surowców ogólnie, to jesteśmy raczej neutralnie nastawieni, natomiast według nas wartościowym uzupełnieniem portfela w chwili obecnej, w tej późnej fazie cyklu koniunkturalnego może być właśnie złoto. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja serdecznie dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym webinarze. Zapraszam już teraz na kolejny webinar, który planujemy na maj. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani inwestycjami poprzez fundusze Franklina Templetona, to z jednej strony zachęcam do tego, aby kliknąć tą opcję kupna funduszu, którym się Państwo interesują, to będziemy się z Państwem kontaktować w celu zaaranżowania spotkania z przedstawicielem Star Funds i dopełnienia tych formalności. Jeżeli jakiegoś funduszu w platformie nie ma, którym bylibyście Państwo zainteresowani, to prosimy o informację na kontakt, to będziemy to uzupełniać. Jak również ci z Państwa, którzy chcieliby w spokoju przejrzeć
slajdy zawarte na dzisiejszym webinarze, bądź mielibyście Państwo jakieś dodatkowe pytania dotyczące oferty Franklina Templetona, również zachęcam do kontaktu z nami przez maila kontakt@starfans.pl. Będziemy Państwu indywidualnie odpowiadać. Na dziś dziękuję, życzę dobrej nocy, do usłyszenia.